Wielka Brytania się zawala. Znowu media głównego nurtu straszą Brytyjczyków i wszystkich mieszkających w Wielkiej Brytanii, w tym 2 miliony Polaków, czy tam 1,5 miliona Polaków, że będą przechodzili na emeryturę w wieku 71 lat. W danym momencie funt brytyjski się zawala, ceny nieruchomości się zawalają. Do Wielkiej Brytanii przypływa setki tysięcy ludzi z krajów trzeciego świata. Wielka Brytania trzeszczy w posadach. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest gigantyczne, wyższe niż w Unii Europejskiej, a nawet wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, prawie wyższe z tego, co wygląda. Wielka Brytania się zawala gospodarczo, funt brytyjski zawala się do nawet chińskiej waluty. Proszę zobaczyć, tutaj na wykresie mamy chińską walutę. Funt brytyjski, tutaj widzimy free flow do chińskiej waluty. Proszę zobaczyć, u góry to jest drogi funt, a na dole to jest tani funt. Tak jest, funt brytyjski z poziomu 16,5 zawalił się do poziomu, właściwie 7,5, to nie są żadne żarty. Funt brytyjski załamuje się do wszystkiego. Dalej, najnowsze informacje. Funt brytyjski załamał się, szanowni państwo, do złota drastycznie. Funt brytyjski załamuje się do wszystkiego. Proszę zobaczyć, 1700 funtów za jedną uncję na wykresie zwykłym i na wykresie świecowym. Proszę zobaczyć, co się stało. Funt brytyjski zawalił się do 1710 funtów za jedną uncję. Szanowni państwo, funt brytyjski prawie sześciokrotnie zawalił się do złota. Proszę zobaczyć, od roku, tutaj weźmiemy miesięczny wykres, można sobie wchodzić, można sobie używać na dobry ruch CUK. I tutaj mamy tak, wrzesień 2007, szanowni państwo, od 2007 roku funt brytyjski z 308 funtów za jedną uncję zawalił się do 1710 dolarów za jedną uncję dzisiaj. Mówmy sobie wprost, to jest schyłek brytyjskiej gospodarki, a ten schyłek brytyjskiej gospodarki próbują przykryć we Wielkiej Brytanii gigantycznym napływem setek tysięcy ludzi z krajów trzeciego świata, Afryki, Azji, próbują przykryć gigantyczną inflacją, gigantycznym oprocentowaniem, wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Szanowni państwo, Wielka Brytania się już dawno zapadła. Gospodarka Wielkiej Brytanii się zapadła. Proszę zobaczyć, to jest wykres, szanowni państwo, zapaści brytyjskiej gospodarki do ceny złota. Boom! Im wyżej, tym gorzej dla funta brytyjskiego. Myślicie, że tylko funt brytyjski zawalił się wobec brytyjskich emerytur? Nie, szanowni państwo, funt brytyjski nie zawalił się tylko i wyłącznie wobec brytyjskich emerytur. Funt brytyjski nie zawalił się tylko i wyłącznie wobec chińskiego juana. Funt brytyjski tylko i wyłącznie nie zawalił się, tak jak tutaj na tym wykresie, wobec złota. 1710 funtów za jedną uncję złota z 300 funtów. Proszę sobie to wyobrazić. Szanowni państwo, brytyjska gospodarka przez ostatnie 20 lat była napędzana ultra tanimi pracownikami z Unii Europejskiej, którym płacono pieniądze z przetwarzanego quantitative easing, czyli drukowania pieniędzy, ultra niskiego oprocentowania. But this is over. Szanowni państwo, proszę zobaczyć, oprocentowanie funta brytyjskiego jest wyższe niż oprocentowanie kursu euro. Proszę zobaczyć, oprocentowanie euro to 4,5. Oprocentowanie funta brytyjskiego to 5,25, ale mimo tego, że mają tak wysokie oprocentowanie, to proszę zobaczyć, inflacja w Wielkiej Brytanii to aż szokujące 4%, w tym samym czasie w Hiszpanii to tylko 2,8. Szanowni państwo, Hiszpania przegoniła Wielką Brytanię pod kątem średnich zarobków per purchasing power. Ja osobiście nie lubię per purchasing power, czyli ja nie lubię tego indeksu, który pokazuje, ile to niby za wypłatę w danym kraju można kupić w porównaniu do wypłat w innych krajach. To generalnie w znacznym stopniu jest nieprawda, ale akurat w Hiszpanii to jest bardzo mocna prawda, ze względu na to, że tam nie trzeba używać gazu. Szanowni państwo,
Hiszpan posiadający średnie zarobki lepiej żyje niż Brytyjczyk posiadający średnie zarobki. Szanowni Państwo, we Francji to samo, 2,9, w Niemczech jeszcze lepiej, 2,5, we Włoszech 0,75 inflacja. Szanowni Państwo, we Włoszech inflacja to tylko 0,75. Vaffanculo, viva Roma. Szanowni Państwo, 0,75. Proszę sobie to wyobrazić, inflacja we Włoszech to 0,75, a oprocentowanie waluty to 4,5, podstawowe, bazowe, ECB, Europejskiego Banku Centralnego, European Central Bank. Szanowni Państwo, to jest zwyczajny szok, ale to nie wszystko, to nie wszystkie informacje, które mam Państwu do przekazania. Proszę zobaczyć, tutaj mamy nawet Chorwacja ma takie samą, taką samą inflację niczym Wielka Brytania, ale Szanowni Państwo, Słowenia ma 3,4. Szanowni Państwo, Czesi obniżyli swoją inflację do 2%. Szaleństwo. Szanowni Państwo, szaleństwo. W Czechach obniżyli swoją inflację do 2%, a my dalej mamy oprocentowanie 3,9, czyli dwa razy wyższą inflację niż Czesi. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, Bośnia i Hercegowina ma oprocentowanie 1,96%. Szanowni Państwo, tłumy szaleją. To nie są żarty. To nie są żarty, to jest szokujące. A proszę tutaj zobaczyć, w Szwajcaria. Szwajcaria, Wabank, rozbiła bank. Szwajcarzy, ten zlepek, szanowni państwo, ludzi, którzy mówią po włosku, po francusku, po niemiecku, po różnorakiemu, szanowni państwo, mają oprocentowanie 1,2. To nie są wszystko żarty, to jest wszystko, szanowni państwo, prawda, szokująca prawda. Brytyjska gospodarka idzie na dno, tak jak idzie na dno od 100 lat. Tak jak idzie funt od 100 lat, przypominam jeszcze raz, że 100 lat temu funt brytyjski był warty 4 dolary. Dzisiaj jeden funt brytyjski jest wart jednego mniej więcej pi razy drzwi dolara. A poza tym przypominam, że 100 lat temu, a właściwie 90 lat temu, jedna uncja złota kosztowała 4,66 funta brytyjskiego. Dzisiaj jedna uncja złota kosztuje 1710 funtów. To nie są żarty, szanowni państwo. Funt brytyjski kiedyś był tak silny, że za 4,66, czyli za nie wiem, pół kilo pomidorów, za kilo pomidorów, czy tam czegoś takiego, za pół pizzy, za pizzę, można było kupić za dzisiejszą wartość pizzy, czyli 5 funtów, można było kupić jedną uncję złota. Dzisiaj ta uncja złota po 90-80 latach kosztuje, szanowni państwo, 1700 funtów. To nie są żadne żarty. Szanowni państwo, Wielka Brytania, jeżeli nie przetrwa tranzycji 10-letniej, a na razie nic na to nie wskazuje. Nic na to nie wskazuje, że Wielka Brytania jest w stanie przejść przez tranzycję pobrexitową przez 10 lat. Ja powiedziałem, że Wielkiej Brytanii przez 10 lat, Wielkiej Brytanii będzie tranzycja. 10-15 lat ona będzie trwała. Jeżeli im się uda, to im się uda. A jeżeli się im nie uda, będą próbowali wejść do Unii Europejskiej. Ale szanowni państwo, mimo tego, że im się nie uda i będzie coraz gorzej u nich, to nie będzie tak, że Wielka Brytania będzie mogła wejść do Unii Europejskiej, szanowni państwo, bo rozwód był generalnie na ich prośbę i nikt Wielkiej Brytanii nic nie da. Szanowni Państwo, Belg, Holender, Francuz, to są bardzo chciwe narody. Oni nikomu nic nie dają, szanowni państwo, Duńczyk, tak dalej i tak dalej. To są bardzo chciwe narody, szanowni państwo, w dobrym lub złym, takim czy owakim znaczeniu. Nie ma znaczenia, szanowni państwo, nie bije, to nie jest nic złego być, chciwość jako taka jest zła, ale być, szanowni państwo, roztropnym, nierozrzutnym jest dobre. A tutaj ta chciwość jest taka właśnie, dlatego te narody są generalnie bogate, bo są generalnie chciwe. Tak właśnie jest. Nam się wmawia, że nam ktoś coś daje, nam Polakom, ale tak naprawdę nam nikt nic nie daje. Tak naprawdę to my dajemy innym. To my, Polacy, daliśmy Europie 4 miliony Polaków budujących Berlin, Londyn, Glasgow, Dublin i tak dalej, i tak dalej. To, szanowni państwo, my daliśmy tereny pod Lidle, Biedronki, Auchan, Carrefoury, Rossmany, KFC, McDonaldy i tak dalej. Taka rzeczywistość.
Tak więc u nas jest troszeczkę inna rzeczywistość, ale to nie jest teraz film o Polsce, tylko szanowni państwo, o funcie brytyjskim. Ja Wielkiej Brytanii życzę wszystkiego dobrego, tak jak szanowni państwo, Wielka Brytania, w tym samym sposób jak Wielka Brytania życzy wszystkiego dobrego w Polsce. Szanowni państwo, w taki sam sposób Wielkiej Brytanii życzę wszystkiego dobrego, w jaki sposób Wielka Brytania życzy wszystkiego dobrego Polsce, szanowni państwo. Tak jest, tak właśnie, szanowni państwo, że tak powiem, kocham Brytyjczyków, tak jak Brytyjczycy kochają Polaków i tego im, szanowni państwo, życzymy, bo na tym to przecież polega, szanowni państwo, taka rzeczywistość, ale na samym końcu oczywiście, szanowni państwo, najbardziej to życzę nam, szanowni państwo, bogactwa, silnej złotówki, silnego państwa, szanowni państwo, silnej gospodarki, ale ta nasza gospodarka w danym momencie ani nie jest silna, ani nie jest fajna, ani nie jest bogata. Taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość, a właśnie emanacją tej słabej gospodarki Polski, która nam się wpaja, że Unia Europejska nam coś dała, to proszę zobaczyć, szanowni państwo, to jest produkt krajowy brutto na mieszkańca. I tutaj państwo pokażę, jakie to u nas niby bogactwo jest. Proszę zobaczyć, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj mamy, szanowni państwo, tutaj mamy tu, proszę zobaczyć, Polska 17 tysięcy, proszę zobaczyć, tu jest Polska 17 117 dolarów z danych z 2022 roku, z decembra, czyli z grudnia, na mieszkańca, ale w tych mieszkańców jest wliczonych, szanowni państwo, 3 miliony Ukraińców i nie jest, szanowni państwo, wliczona załamana waluta, więc w rzeczywistości, szanowni państwo, trzymajcie się. Polska w rzeczywistości może mieć dosłownie, nominalnie, szanowni państwo, PKB zbliżone do Turcji. Proszę bardzo, Turcja ma 14 055 dolarów na jednego mieszkańca, Polska ma 17 117, ale jeżeli wliczy się wszystkich ludzi, którzy do Polski przyjechali od roku 2022 i wliczy się, szanowni państwo, PKB na mieszkańca pod kątem słabego kursu funta polskiego dolara, polskiej złotówki do dolara amerykańskiego. Przepraszam za te pomyłki, ale no, czasem tak już bywa. I to oznacza, że mamy PKB na poziomie Turcji. Taka rzeczywistość, a może nawet niżej niż Węgrzy, Chorwacji, Litwie. Ja, szanowni państwo, żadnym narodom niczego nie żałuję. Niech każdy się bogaci. No ale bogactwo, szanowni państwo, zależy od operatywności i mądrości danego narodu. Czy da się wyfrajerzyć, czy się nie da wyfrajerzyć. A my sami się wyfrajerzamy. Ponieważ wmawiamy sobie, że u nas niby jest dobrze, a jesteśmy w Unii Europejskiej i można powiedzieć, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że iż, szanowni państwo, Polska ma PKB na poziomie Turcji, Kostaryki, Argentyny, Afuera, tam gdzie rządzi pan Afuera, szanowni państwo, w Argentynie mają 13 tysięcy na mieszkańca, a tam tragedia, Rumunii już mają 12 tysięcy na mieszkańca, ale do Rumunii nie przyjechało 3 miliony Ukraińców, prawda, i zobaczymy, jak to z ich walutą. Mówmy sobie wprost, Polska może mieć w danym momencie zbliżone PKB do PKB Turcji, Rumunii, Argentyny, Palau, Kostaryki, Trinidad i Tobago oraz Chile. To nie są żadne żarty. Chiny mają 11 560, ale oni, szanowni państwo, nie wrzucają sobie jakichś krytyjskich wymogów, jakichś od idiotów, szanowni państwo, którzy nam zakazują, szanowni państwo, drewna wycinać w swoim własnym kraju, ze swoich własnych lasów. Ale jedziemy dalej. Polska, szanowni państwo, kto ma wyższe PKB od Polski? My mamy prawdopodobnie takie samo PKB, podobne mniej więcej, nominalne, nie per purchasing power, zostawmy te per purchasing power, bo to jest zakłamane, jak Turcja, Trinidad, Tobago, Kostaryka, Argentyna, Rumunia, Seszele, Panama, Hangara, Węgry, Barbados, Chorwacja, Łotwa, tak, ale wyżej, w tym momencie, szanowni państwo, na tym, w tej tabeli ma Antigua i Brunea, Gujana, Urugwaj, Litwa, Oman, Słowacja, Czechy, szanowni państwo, a jeszcze więcej od nas mają Grecja, Saint Kitts and Nevis, Saudi Arabia, Estonia, Portugal, Bahrain, Słowenia, Kuwait, Spain, Hiszpania, Brunei, Puerto Rico, Bahamy, Malta, Cypr, Makau, Włosi, szanowni państwo, a znacznie wyżej, czyli dwa razy wyżej mają od nas Korea, Japonia, Francja, Andora, Nowa Zelandia, Izrael, Niemcy, Hongkong, Belgia, Kanada, a trzy razy wyżej te kraje właśnie mają od nas, te, które wymieniłem, a
prawie 4 razy wyżej mają od nas, szanowni państwo, właśnie United Arab Emirates, Australia, Finlandia, Wielka Brytania, Niderlandy, a te kraje, które teraz wymieniamy, to mają ponad 3 razy więcej. Szwecja, witamy w NATO, Islandia, Dania, Australia, Stany Zjednoczone mają 4 razy wyższe PKB na mieszkańca niż Polacy. Jest z czego nalać, szanowni państwo, z pustego to nawet Salomon nie namleje, szanowni państwo, to tylko Jezus Chrystus zmieniał wodę w wino. Szanowni państwo, Katar 63 tysiące, my 17 tysięcy, Singapur 67 tysięcy, my 17 tysięcy, Norwegia 79, prawie 80 tysięcy, my 17 tysięcy, Cayman Island 81 tysięcy, pamiętajmy tylko, że to jest 80 tysięcy, a jak dodamy tych wszystkich Ukraińców, których mamy i zawalony kurs polskiego złotego, to my mamy 5 razy mniejsze PKB, Szwajcaria 90 tysięcy, Irlandia 97 tysięcy, Luksemburg 101 tysięcy, 6 razy więcej, 7 razy więcej, aniżeli, szanowni państwo, w Rzeczpospolitej, więc niech wam nie wmawiają, że Polska w ogóle przechodzi jakiekolwiek bogactwa, to tylko są liczby, to są, szanowni państwo, tylko liczby. Ci, którzy podróżują po świecie, wiedzą, szanowni państwo, zapraszam do udostępniania tego filmu na swoich social mediach, na swoich Facebooku, Instagramie, Twitterze, wysłać w WhatsAppie, Messengerze, szanowni państwo, w SMS-ach, mailach i wszędzie, gdzie uważacie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć!